Ja myślę, że mogę powiedzieć, że czuję się mazowszaninem. Zawsze na pierwszym miejscu podkreślam, że jestem z Mazowsza. Na Mazowszu leżą kurpie i to jest jakby jedna całość, ale bliższa jest mi ta moja mała ojczyzna. Jestem emocjonalnie bardzo związany z samorządem województwa mazowieckiego. Jestem jedynym radnym od 1998 roku. Razem budujemy Mazowsze, razem rozwijamy ten przepiękny fragment Europy i to jest takim naszym powodem do dumy. Znaczy, ja odczuwam ze swojej strony, że to społeczność lokalna bardziej potrzebuje tych zmian i to społeczność jakby oddolnie ma potrzeby i to ona wnioskuje do gmin, co by chciała mieć w swoim sołectwie czy w swojej świetlicy wiejskiej. Wiele się zmieniło, na każdym kroku to zauważamy. 20 lat temu nie szanowano twórców, a dzisiaj garną się ludzie. Każdy dzisiaj, kto coś potrafi, zgłasza się i chce być twórcą. Wszystkie drogi tutaj zostały, po część jest porobiona asfaltowych, a część tych dojazdowych do pól. Ale było, że nie można było przejechać. Ciągnikiem na gąsienicach się jeździł. Zarówno z punktu widzenia strażackiego, gdzie ten postęp jest widoczny nie tylko w naszej jednostce, ale w innych z roku na rok. Taki chociażby nawet na tych drogach. Na większości dróg jest znak, że to zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o komfort jazdy, na pewno ten komfort się poprawił bardzo z racji tego, że dysponujemy nowoczesnym taborem. Bardzo dużo osób przesiada się właśnie na pociąg już nie dlatego, że jest szybciej, ale chociażby z tego tytułu, że społeczeństwo mamy coraz bardziej świadome ekologicznie. Zawód ludzi teatru był zawsze związany z podróżami. W pierwszych myślach moich o Teatrze Polskim marzyłem o tym, żeby jeździć wszędzie w województwie. Dziś to jest możliwe. Są wnętrza, są teatry, są sale, są domy kultury, które są fantastycznie wyposażone i mogą przyjąć taki teatr jak nasz. Jeżeli byśmy spojrzeli na ulice naszych miast, czy nawet na to miejsce, w którym jesteśmy, które było zrujnowaną kamienicą secesyjną, która popadała w kompletną ruinę, no a dzisiaj mamy tu przepiękny obiekt na poziomie europejskim, no to widzimy, jak ten świat się pozytywnie zmienił. To, że jesteśmy w sercu Polski, daje nam też duże możliwości logistyczne przemieszczania się, podróżowania, rozwijania się zawodowo. Warszawa bardzo wiele oddaje. Oddaje to, co dostała, czyli oddaje dobrych naukowców, oddaje dobrych lekarzy, oddaje dobrych artystów. Warszawa ma to do siebie, że dzięki temu, że są tu duże uczelnie, że miasto się ciągle zmienia, że miasto się ciągle rozwija, przyciąga bardzo wiele osób. Każdy chce żyć w zdrowym środowisku, odżywiać się zdrową żywnością, oddychać dobrym powietrzem, mieć szansę do dobrej opieki zdrowotnej, do dobrej edukacji, do dostępu do kultury, do turystyki w wolnych chwilach czy sportu. Więc tutaj kierunki są proste, tylko trzeba być bardzo konsekwentnym i to realizować.